oczekuj, że twoje dziecko będzie takim, jakim ty chcesz, żeby było. Pomóż mu stać się sobą, a nie sobą. Nie żądaj od dziecka zapłaty za wszystko, co dla niego zrobiłeś. Dałeś mu życie, jak on miałby ci się oddzięczyć? Ono da kiedyś nowe życie, a jego dziecko następne. Nie mścij się na dziecku za swoje krzywdy, żebyś na starość nie jadł suchego chleba. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Nie patrz na jego problemy z wysoka. Życie daje każdemu według jego sił i możesz być pewien, że dla niego jest ono tak samo ciężkie jak dla ciebie, a może nawet cięższe, gdyż nie ma jeszcze doświadczenia. Nie poniżaj! Nie zapominaj, że najważniejsze spotkanie człowieka to spotkanie z dziećmi. Zwracaj na nie więcej uwagi. Nigdy nie wiemy, kogo spotykamy w dziecku. Nie zamęczaj się, jeśli nie możesz czegoś zrobić dla swojego dziecka. Po prostu zapamiętaj, dla dziecka zrobiono za mało, jeśli nie zrobiono wszystkiego, co było możliwe. Dziecko to nie tyran, który zawładnie całym twoim życiem. To nie tylko ciało i krew. To drogocenna czara, którą życie dało ci do ochrony i rozpalenia w niej twórczego ognia. To uwłaszczona miłość matki i ojca, u których będzie rosnąć nie nasze własne dziecko, ale dusza przekazana na przechowanie. Naucz się kochać cudze dziecko, nigdy nie wyrządzaj mu tego, czego nie chcesz, by robiono swojego. Kochaj swoje dziecko takim, jakim jest. Nieutalentowane, nieudane dorosłe będą z nim. Ciesz się chwilę z dzieckiem do święta, które jeszcze u ciebie trwa. To jest właśnie nauka Janusza Korczaka. Najważniejsze jego postulaty. I z tymi postulatami musimy wszyscy iść przez życie, zarówno jako dzieci, jak i dorośli.